ale mam fajny jesienny pomysł dla Was na wypełnienie szkicownika albo na malowanie jednej strony, cokolwiek, na relaks jesienny. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że Wam też się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Witaj na kanale Srebrna Igła. Weźcie farby w ręce, szkicownik, ale najpierw, zanim zaczniemy cokolwiek robić, to idźcie na spacer jesienny, jaki by nie był, i zbierzcie kilka jesiennych listków, bo one się na pewno przydadzą. Ja pozbierałam różne kolorowe, takie mniejsze listki, ułożę je w szkicowniku na obu stronach, takie porozkładam, żeby jakoś tak mi się ta kompozycja cała podobała. W zeszłym roku pokazywałam Wam, jak odrysować liść i wtedy pokolorować go akwarelami, żeby wyglądał jak jesienny liść i żeby to wspomnienie zostało w szkicowniku, i zalinkuję to u góry, żebyście mogli sobie przypomnieć, jak taki pomysł wygląda, i prawdę mówiąc, o ten można by podobnie zrobić. Ale tutaj mamy troszeczkę coś innego, bo gdzieś mi mignęło w internecie bardzo fajny pomysł i postanowiłam go spróbować, a mianowicie zastosować tutaj film maskujący, tudzież fluid maskujący, czy jakkolwiek by nie zwał tej gumy, która się przykleja i zabezpiecza brzegi. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, to też oczywiście zalinkuję u góry. Generalnie pomysł polega na tym, że właśnie układam sobie te listki na stronie, rozkładam jak chcę, może to być jeden listek, mogą być różne listki, i dookoła maluję sobie tym fluidem maskującym. On po jakimś czasie wyschnie i zrobi się z niego guma. Tutaj mały spoiler, bo niestety mój fluid maskujący jest już troszeczkę chyba stary, bo jak go otworzyłam, to wyciągnęłam ze środka takiego gluta jednego wielkiego, a potem troszeczkę zostawił mi ślad na stronie, ale to nie szkodzi. Jak masz świeży fluid maskujący, to nie powinno zostać śladu po nim, jak będzie się go zdzierać, i to chyba nawet nie zależy od papieru, na jakim się pracuje. Wracając do projektu. Rozłożyłam listki. Obmalowuję każdy jeden listek tym fluidem maskującym dookoła, tak żeby został mi ślad. Ten listek zabieram, no te listki są u mnie świeże, nie są wysuszone, nie wiem jakby to z wysuszonymi wyglądało, troszeczkę się bałam użyć suszonych, bo bałam się, że mogą się po prostu pokruszyć, jak będę malowała tym fluidem, i nawet jakbym zostawiła, to jednak ten fluid się zamienia w gumę, więc mógłby połamać te listki. Więc od razu je odklejam, ale to nie szkodzi, bo fluid jest taki, że on zostaje w tym miejscu, gdzie go posmarujemy, nie rozlewa się i tam zastyga. Zostawiamy to wszystko na jakiś czas i potem zabieramy się za tą fajną część. To są takie, wiecie, projekty, generalnie projekty akwarelowe są takie, że znajduję 5-10 minut, przysiadam, coś albo naszkicuję, albo sobie coś przygotuję, czy zrobię sobie tło akwarelą, zostawiam do wyschnięcia, mogę i zrobić coś innego, za jakiś czas znowu wrócić, znowu coś sobie pomalować. Jedni to lubią, dla innych jest frustrujące, bo na przykład wolą sobie poświęcić jednolicie godzinę czy dwie czasu na jakiś projekt, bądź też więcej, pod projekty różnie zabierają czas, ale niektórzy mają czas tylko z doskoku. To jest akurat projekt na doskok. Jak już ten fluid wyschnie, bierzemy akwarelę, bierzemy pojemnik z wodą, pędzelek oczywiście do akwareli, i zabieramy się najpierw za zmaczanie tego kawałka papieru, gdzie mamy ten kształt liścia. Czyli zmaczamy ten kształt liścia i potem zaczynamy nakładać farbę. A jak będziecie nakładać farbę, to tak naprawdę jest Wasza inwencja. Możecie patrzeć na liście, które odbiliście. Jeżeli był na przykład cały żółty, to zamalować na żółto, ale dodać różne odcienie żółtego. Na przykład na brzegach dodać troszeczkę bardziej brązowego, myślisz pomarańczowego, żyłki na przykład pociągnąć bardziej zielonym, bądź też bardziej pomarańczowym. Myślę, że tutaj natura jest najlepszą podpowiedzią i obserwacja liści, jak one wyglądają. Generalna zasada jest taka. Nie marzymy za bardzo, nie mieszamy za dużo kolorów, dlatego że zrobią się ciapate, brzydkie i brudne.
ale staramy się pracować właśnie mokre na mokre, czyli najlepiej na mokrym papierze nakładać mokrą farbę, żeby ona się rozpływała i dokładać w niektórych miejscach. Zostawić do wyschnięcia i potem może być na lekko wilgotnej, niedoschniętej farbie wprowadzać kształt żyłek, a najlepiej na wyschniętym, ewentualnie wcześniej. Jeżeli nie podoba nam się odcień, bo wyszedł liść za blady, bo nie wiem, no za mało zielonego było, można było dodać trochę więcej, czy czerwonego, zawsze można tą powierzchnię jeszcze raz zwilżyć i dodać te kolory. Tutaj nie będę Wam mówić, jak macie to robić. Każdy musi pobawić się sam. I to, że nie wyjdzie Wam za pierwszym razem, to naprawdę nie ma się co tutaj zrażać. Po prostu trzeba próbować. No, nie każdemu wychodzi od razu, tak? Ja to już na pewno nie jestem ekspertem, daleko mi do profesjonalisty, ale bawię się tym i sprawia mi to przyjemność i chciałabym, żeby Wam też to sprawiało przyjemność, dlatego podsuwam Wam różne pomysły. Co jeszcze tutaj robię? Czasem na niektórych liściach staram się żyłki zaznaczyć, póki jeszcze ten liść jest wilgotny. Czyli na przykład na żółtym liściu na przykład daję zielone żyłki, ale staram się też tak, żeby nie było za dużo wody, nie rozpływało się. Tak, to jest ta trudniejsza chwila, gdzie trzeba wyczuć, żeby nie była kałuża na kartce, ale żeby kartka była wilgotna. Ale właśnie to jest takie ćwiczenie, w którym możecie właśnie tego popróbować i sprawdzić, co lepiej dla Was działa. Koniec końców, taka strona potem jest jednym pięknym, kolorowym wspomnieniem jesieni. Kiedy już te listki wyschną, ta farba, ile razy jej tam nie dodacie, ile razy tam nie postaracie się zrobić różnych dodatków, tu jakichś nadgryzień robaczka albo stawek brązowego, bo już ten liść zaczyna tak wysychać, czy tych żyłek. Jak już to wszystko skończycie, należy zdjąć ten fluid maskujący. Tak jak mówiłam, tutaj u mnie niestety ten fluid był trochę stary. Nie wiem, co się z tym fluidem stało, bo zostawił mi taki brzydki, szary obrys dookoła tych liści. Czy to papier, czy to fluid, nieważne, bo do tej pory fluid mi się sprawował świetnie. Papier też mi się sprawował świetnie, ale nie ma tego złego. Nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to trzeba to obrócić na swoją stronę. Ta szarość dookoła tych liści przypomniała mi o tym, że te liście mogłyby rzucać cień. I rzucając cień, one staną się takie trójwymiarowe. I w tym momencie użyłam szarości Payna, bo ona jest ani szara, taka rozjaśniona czerń, ani nie jest stricte niebieska, to jest coś pomiędzy, to jest taka mikstura pigmentów, w którą się nie będziemy w tym momencie zagłębiać. Wystarczy pamiętać, że szarość Payna jest to jedna z tych farb, którą warto mieć kiedyś w swoim zestawie. I dzięki właśnie tej szarości zrobiłam tutaj dookoła tych liści cienie, starając się, żeby te cienie raczej wszystkie były z jednej strony, tak jakby światło padało z jednej strony, ale też ta szarość Payna ukryła mi w jakiś sposób tą niedoskonałość, którą pozostawił mi ten fluid maskujący. I koniec końców ta strona wyszła bardzo fajnie. To, że liście naturalnie są bardzo nieregularne, bo odrysowując ołówkiem, czy nawet rysując ołówkiem, to nadajemy tym liściom takie twarde kształty. A tutaj ten fluid maskujący, on tak dosyć mocno te liście poszarpał. I nadało to takiego dodatkowego uroku, który mi się bardzo podoba. I ta strona jest bardzo urocza. I zachęcam Was do wypróbowania jednak tego pomysłu, bo myślę, że jest fajny. Że można by się naprawdę bardzo fajnie pobawić. Tak jak mówię, można pobawić się nawet cały dzień z tym, z doskoku co 5 minut. Także zachęcam, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten pomysł i skorzystacie z niego. Jak skorzystacie, to dajcie mi znać, jak Wam poszło, bo jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają Wasze prace inspirowane moimi rysunkami. I jak Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo to bardzo pomaga. Napiszcie mi w komentarzach,
jak Wam się ten pomysł podobał i czy cokolwiek zrobiliście zainspirowani tym pomysłem. I widzimy się następnym razem. Pa!